Być może gdyby nie tłumy turystów i setki parawanów szczelnie ustawione jeden obok drugiego, udałoby się uratować 45-letniego mężczyznę, który dostał zawału na plaży w Stegnie. Ratownicy długo nie mogli do niego dotrzeć. Ich samochód nie miał jak przejechać plażą. Jan Błaszkowski. To miał być wyścig o życie, który okazał się drogą przez mękę. Wóz ratowniczy w drodze do umierającego mężczyzny musiał forsować przeszkody ustawione przez plażowiczów. Namiot tuż przy wodzie kompletnie zastopował akcję. Myślę, że takie mocne słowo to bezmyślność. Dla osoby, która oczekuje naszej pomocy, minuta trwa wieczność. W sobotę na plaży w Stegnie podczas gry w siatkówkę zasłabł 45-letni mężczyzna. Turyści, zamiast się odsunąć i zrobić przejazd dla ratowników, zbiegli się na miejsce i jeszcze zagęścili tłum. Przeważnie czekali do ostatniego momentu ze zwijaniem parawanów oraz przemieszczeniem się w inne miejsce, tak aby tylko zapewnić nam ten korytarz, którym mogliśmy się dostać jak najszybciej do osoby poszkodowanej. Gdy w grę wchodzi, tak jak w tym przypadku, zawał serca, o skutecznej akcji decydują sekundy. A tu pomoc została opóźniona o kilka minut. Mężczyzna mimo akcji ratowników i długiej reanimacji zmarł. Prokuratorskie śledztwo wykaże, czy miał szansę przeżyć, gdyby pomoc dotarła wcześniej. Jest taka część turystów po prostu, do której trzeba podejść, ją namówić bądź, no, brzydko mówiąc, skrzyczeć, aby zareagowała. O tym, jak ważny jest korytarz życia, można przekonać się na plaży w Jastrzębiej Górze. Ratownicy na wojnie z blokującymi przejazd parawanami odpowiedzieli własnymi, którymi każdego dnia wygradzają szeroki dojazd do wody. Niestety doświadczenia nie są za dobre. Większość ludzi woli zrobić zdjęcie niż miejsce. Z perspektywy ratownika, który dokonuje cudów ekwilibrystyki, by slalomem po parawanowym miasteczku dostać się do pokrzywdzonego, wygląda to tak. Z perspektywy urlopowicza bierność w zbieraniu plażowych manatków to nie wynik złej woli. Jest za mała po prostu edukacja społeczeństwa na ten temat. Za to opór społeczny zbyt wielki. Przekonali się o tym ratownicy z Międzyzdrojów, którzy próbowali wygradzać szeroki korytarz życia wzdłuż brzegu. Zrezygnowali, bo zamiast ratować życie, zajmowali się kierowaniem ruchem. Ratownicy musieli opuszczać swoje stanowisko pracy, chodzić gdzieś tam po środku plaży i przepraszać w czasowiczów, sprawdzać, czy ten korytarz jest przejezdny. Na plaży w Jastrzębiej Górze obowiązek tworzenia i utrzymania korytarza życia wynika z warunków przetargu na organizację kąpieliska. Ratownicy postulują, żeby pozostawienie obowiązkowego wolnego pasa plaży o szerokości 1,5–2 metrów tuż przy samej wodzie stało się żelazną zasadą. Taki bufor bezpieczeństwa, czyli żeby tych leżaków, parawanów, jakiegoś mini miasteczka plażowego nie budować aż do samej granicy z piaskiem. Dobry obyczaj zamiast twardego przepisu, który trudno byłoby wyegzekwować. W Stegnie zabrakło i jednego, i drugiego. Jan Błaszkowski, Fakty.